Szanowni kombatanci, Wojsko Polskie, władze samorządowe, dostojni goście, drogie dzieci, szanowni zebrani. Jest już tradycją, że w ostatnią niedzielę września spotykamy się tu na Babickim Cmentarzu, aby oddać hołd polskim żołnierzom poległym w obronie naszej ojczyzny we wrześniu 1939 roku. Takich cmentarzy jak ten w Babicach w najbliższej okolicy jest wiele. Wiążą się one z walkami z okresu wojny obronnej, ale także z okresem okupacji, kiedy na tym terenie oddziały AK, zwłaszcza oddziały Armii Krajowej Grupy Campinos, walczyły o niepodległą Polskę. Jest tu też jeden cmentarz, który jest cmentarzem szczególnym. To cmentarz w Palmirach. Zawsze 14 września odbywają się tam uroczystości poświęcone Polakom, którzy zginęli i tam zostali pochowani. Oni nie zginęli z bronią w ręku. Oni zostali zamordowani dlatego tylko, że byli Polakami. Przychodzimy na ten cmentarz również dlatego, żeby przywrócić pamięć historyczną, żeby przekazać młodemu pokoleniu prawdziwą historię. Tak się składało, że przez długie lata pomijano datę 17 września w historii tej wojny. Czyniono to z fałszywej przyjaźni do Związku Radzieckiego. Dziś ta prawda została przywrócona. Wiemy, jakie były tragiczne losy Polski, kiedy to nasi sąsiedzi porozumieli się i dokonali czwartego rozbioru Polski z wszelkimi tego konsekwencjami. I mimo, że Polacy walczyli na wszystkich frontach świata, i mimo, że cmentarze takie jak ten rozsiane są na wszystkich kontynentach, nie tylko w Europie, to rezultaty II wojny światowej były dla nas niekorzystne. Znaleźliśmy się za żelazną kurtyną w radzieckiej strefie wpływów z wszelkimi tego konsekwencjami. O wolności trudno było mówić. W późniejszym okresie można było mówić co najwyżej o namiastce tej wolności. Ta prawdziwa wolność przyszła stosunkowo niedawno, niespełna 20 lat temu. Z Bożą pomocą odzyskaliśmy ją, a takim pierwszym sygnałem był wybór Polaka na papieża. To nam dodało wiary, dodało siły. Powstał wielki ruch społeczny Solidarność, który przyniósł tę prawdziwą wolność, jak się okazało, nie tylko nam. Przyniósł wolność większości krajów bloku wschodniego. Dziś cieszymy się tą wolnością, ale musimy pamiętać, że ona nie jest dana nam raz na zawsze. Wydarzenia w byłej Jugosławii, czy wydarzenia w Gruzji mówią nam o tym, że ta wolność jest krucha. Warto o tym przypominać. Właśnie tu, na tym cmentarzu, wobec młodego pokolenia, wobec nas wszystkich i wobec poległych tu żołnierzy. Zaczęło się to rankiem 1 września 1939 roku. Wtedy to wybuchła II wojna światowa, najstraszliwsza w dziejach ludzkości. Pochłonęła ona wiele istnień ludzkich. Na naszą ojczyznę uderzyła jedna z najsilniejszych i najnowocześniejszych armii świata. Wojska niemieckie zaatakowały Polskę 1 września, a 17 września naszą wschodnią granicę przekroczyły wojska radzieckie. Nieszkolny dzwonek, kościelny dzwon na wieży na alarm uderzył. Ogień szedł lasem i płonął dom. Biegła artyleria żołnierzy. Żegnali ojców, co szli na front. O, jakże często na zawsze miła ziemia od ciężkich bomb, ojczyźnie od maków krwawych.
zaspawszy. Nie było lekcji. Z pustych klas wionęło śmiercią, grozą. Lecz został wolny polski las. Wbrew oświęcimiom, obozom. W niejednej szkole, pamiętaj dziś, polowy stanął szpital. To z tamtej walki, z tamtej krwi, dzisiejsza Rzeczpospolita. Mimo ogromnej przewagi sił po stronie wroga, armia polska od pierwszych dni wojny stawiała zacięty upór. Do historii przeszły bohaterskie walki żołnierza polskiego na Westerplatte czy w obronie Warszawy. Grzmot dział, ogień i dym pędzą postacie skulone. Gwizd kul przerywa bieg, trawa i wrzosy czerwone. Do szturmu z innymi szedł, szary z pobladłą twarzą. Pod sosną raniony legł, bez jęku, nie skarżąc się. Nowa mogiła wyrosła, krzyż z brzozy ciosany. Na nim hełm, tabliczka, tu padł i spoczął nieznany. Przystań i wspomnij przechodni, za Polskę padł ukochany. Pod darną garstka prochu, oczy gdzieś starcze spłakane, nieś pochodnię, którą zapalił. Nie zapomnij doznanych krzyk. Uczcij go, ciebie ocalił, oddał życie, abyś ty żył. Jakim wierszem żegnać poległych, gdy wszystkie słowa spętał żal głuchy serdeczny. Niech cisza im się skłoni snem głębokim wiecznym. Niech nikt nie szarpie imion i szat ich nie dzieli. Nie trzeba im przemówień, nie trzeba im płaczu. Pytali na szczytach, bo chcieli. Śmiercią trudno wskazać szlak trudnych przeznaczeń. Pochylmy głowy przed nieznanym. Żołnierzom chwała za godność, za krew, za ból, za noce bez snu i dni pod bombami, za niespokojną młodość. Minął koszmar tamtych dni. Nie można o nich zapomnieć, nie mogą się powtórzyć nigdy. Moje, drodzy Państwo, tylko podziękowania. Piękna uroczystość, wspaniali uczestnicy. Zatem pozwólcie, że podziękuję Wam wszystkim za uczestnictwo w tej uroczystości. Bardzo serdecznie dziękuję panu Michałowi Szwajcerowi, pełnomocnikowi marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, oczywiście pana Bronisława Komorowskiego. Dziękuję panu marszałkowi Waldemarowi Roszkowiczowi, panu staroście Janowi Chińskiemu. Dziękuję serdecznie księżom za odprawienie uroczystej mszy świętej i modlitwie tutaj na cmentarzu. Dziękuję przedstawicielom Wojska Polskiego, dziękuję dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych gminy Stare Babice, przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawicielom Koła Związku Oficerów Rezerwy w Starych Babicach, Orkiestrze Dętej z Pruszkowa, Zespołowi Babiczanie i uczniom ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach za przygotowanie programu artystycznego, uczniom i młodzieży z pozostałych szkół, tarcerzom, przybyłym mieszkańcom i gościom uczestniczącym w dzisiejszej uroczystości. A nade wszystko dziękuję kombatantom za Waszą postawę wtedy i dziś. Bóg zakłacz. Dziękuję Państwu.